Witam serdecznie i zapraszam dzisiaj na kotlety z kaszy gryczanej prażonej z żółtym serem. Smaczną i ciekawą propozycję dla osób, które nie lubią kaszy w wersji tradycyjnej. Przygotowanie kotletów rozpoczynamy od ugotowania kaszy. W garnku z lekko osolonym wrzątkiem i dodatkiem oleju gotujemy kaszę gryczaną według przepisu na opakowaniu, od czasu do czasu mieszając. Ugotowaną kaszę wystudzamy. Obraną cebulę kroimy w drobną kostkę. Na patelni z niewielką ilością rozgrzanego oleju delikatnie szklimy posiekaną cebulę, po czym zdejmujemy z ognia i studzimy. Żółty ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Opłukaną natkę pietruszki drobno osiekamy. Ugotowaną i przestudzoną kaszę przekładamy do dużej miski. Do kaszy dodajemy podsmażoną cebulę, starty żółty ser, posiekaną natkę pietruszki, jajka oraz mąkę. Całość doprawiamy solą i czarnym pieprzem. Masę dokładnie wyrabiamy dłonią, aby wszystkie składniki się połączyły. Gdy masa będzie zbyt sypka, dodajemy o jedno jajko więcej, a gdy za wilgotna, wsypujemy więcej mąki. W razie potrzeby masę wstawiamy do lodówki na 20-30 minut, aby mocniej stężała. Następnie wilgotnymi dłońmi formujemy niewielkie kotleciki i panierujemy je w bułce tartej. Kotlety smażymy na patelni z rozgrzanym olejem z obu stron na złoty kolor. Po usmażeniu odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku i od razu podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.